No to co? Powiemy, że jest praktycznie sprawa zakończona. Sprawa jest zakończona, więc złożył Marek został za tą karą i jego rodzice za to zrobili. Ja myślę, że jest to doskonały przykład dla tych wszystkich, którzy porywają dzieci i praktycznie każdy w konsekwencji zostaje zatrzymany, złapany. Z najgorszy odpakuje się jeszcze w większe kłopoty niż... Dokładnie tak. Także z Natalią muszę powiedzieć, że byliśmy w kontakcie praktycznie cały czas, ale dla mnie jest to też wielki sukces, pomimo to, że jest to niedziela. Chcieliśmy tu podziękować wszystkim tym, którzy nam pomagali w poszukiwaniach, tym osobom, które dzwoniły do mnie, które przekazywały informacje odnośnie Marka, nawet takie informacje, które dotyczyły mszy, która była w intencji jego byłej żony, która popełniła samobójstwo, gdzie osoby przekazywały mi informację, że może w tej mszy być wokół mnie. Niemniej jednak my obstawiliśmy kościół, tam nie wiem, nawet o tych pewnych działaniach nie informowałem nikogo, bo wiadomo, że dla nas liczy się w tym momencie efekt, sukces. Z wielkim ukłonem podziękowaniami dla Policji Krakowskiej, dla naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji, dla jego zastępcy, jak również dla policjantów prowadzących za to, że dawaliście mi wszystko, żeby doprowadzić do takiego finału, jaki mamy w tym momencie. I myślę, że w tej sprawie, jak już Natalia odłonie, zorganizujemy spotkanie z dziennikarzami w Krakowie i podziękuję wtedy wszystkim już stamtąd. A ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jest to kolejna sprawa, która została zakończona sukcesem. Jest to dla nas wielki dzień dzisiaj. Myślę, że Natalia jest najszczęśliwsza. Już jej niczego nie brakuje. Do szczęścia widzicie sami nie brakuje. Także te informacje, które były przekazywane przez Marka za pośrednictwem, powiedzmy, internetu, gdzie szkalował, gdzie obrażał ludzi, gdzie opluwał, gdzie mnie obwiniał śmiercią jego żony, są absolutną bzdurą. I myślę, że policja czeska, która będzie prowadziła w ciągu miesiąca w tej sprawie śmierci jego żony, nie wiem, czy nie będzie oczywiście zwracała również uwagi na to, jaki był powód tego, co się stało. Ale to myślę, że to jest kolejny etap na pokazania i groźby, które były kierowane przeciwko mnie, ponieważ grożono mnie, jak również mojej rodzinie. Oczywiście zostało złożone zawiadomienie na policji w Łodzi w związku z groźbami, które są do mnie kierowane. Także myślę, że musimy podziękować, tak jak mówię, tym wszystkim, którzy pomagali nam w takim finale z doprowadzeniem do tego, że dziecko Leoś Natalii jest na rękach i nasza ostatnia konferencja, która była w Krakowie, w Czechach, w Bochuminie, ponieważ stawiliśmy informacje i namiar konkretny na Marka. Niestety nie było jeszcze wtedy instrumentów prawnych, czyli nie było europejskiego nakazu aresztowania, który umożliwiał zatrzymanie jego na terenie. Także dziękuję bardzo. Ja również chciałam wszystkim podziękować za udział w tej sprawie, za pomoc i poświęcenie, oczywiście Tobie i wszystkim ludziom, którzy odcięli swój czas do tej sprawy. Każdemu, kto dołożył cegiełkę, którzy osoby też, które już wspierały, oczywiście policji i wszystkim. Dzień dobry. On już mnie nie widział. Prawda, to jest wielka sprawa i dzielni tatusiowie, którzy tacy jesteście dzielni, bądźcie bardziej dzielni niż Marek i oddajcie swoim żonom dzieci, bo wasz los niestety będzie za kratami, taki, jaki dzisiaj spotkał Marka. Dziękuję bardzo.